Halo, ja jestem DJ Mamona i witam was z Flynnem w kolejnym odcineczku z Track Money 2 Stadium. Możesz się przywitać. No, cześć. Dzisiaj, tak jak widzicie, jeździmy zygzakiem. Ja jeżdżę zygzakiem McQueenem, także tytuł też będzie związany z autami. A że to jest bajka mojego dzieciństwa, no to tym bardziej. No, ja też powiem, że znam auta, więc nie jest mi to obce. I nawet chyba kiedyś oglądałem, bo kiedyś leciały takie krótkie związane tak, z autami. Chyba coś takiego. Czy Złomek tak, na resorach? Tak. Tak, Bujdy na resorach, gdzie Złomek opowiadał jakieś, co on takiego przeżył, że był jakimś tam rajdowcem, mistrzem driftu i takie tam tak, różne... Tak, tajnym agentem albo pielęgniarką, zależy jaka była historia. No. A w Autach 2 nawet się powtórzyło, że on był tajnym agentem Shona McMichona wtedy. To też pamiętam. O, no to ja tego nie zapamiętałem akurat. A, to polecam obejrzeć, bo... Auta ma chyba trzy części, z czego trzecia część jest chyba z 2017 roku. Jak dobrze pamiętam, o, no albo to trójki 18. No to trójki to już na pewno nie oglądałem. Ja oglądałam, ja wszystkie trzy części. Od jedynki po trójkę. No to ja chyba albo jedynkę, albo dwójkę oglądałem, ale nie wiem już... nie będę kłamać, nie pamiętam, bo to było... Kurde, to było jakieś 12 lat temu? Mhm. Czy nawet 13 lat temu, jak oglądałem? No ja robiłam tak, że moja mama na przykład nagrywała na kasetę z Telewizji Polskiej. Sorry, że tak mówię. I ja miałam na wyciągnięcie ręki, że nie musiałam przełączać po kanałach i czekać na za reklamami, żeby kontynuować, tylko już od razu miałam film. A, no to takie rzeczy, no kurde, ja pamiętam, to też się kiedyś nagrywało właśnie na kasecie, czy to jakieś filmy, czy jakieś bajki. No. I właśnie taką najbardziej pamiętną to właśnie były auta. No. Ale najlepsze miasto to była Chłodnica Górska, to mi się najbardziej podobało. Ta nazwa miasta, no. Czy tej wsi takiej, gdzie mieszkali tam. I wtedy Zygzak tam wjechał. No możliwe, że było coś takiego. Ale sprzedam ci ciekawostkę, bo nie wiem czy wiesz, ale propos aut, to jeszcze wiem, że była gra. Coś chyba kojarzę, bo u jednego osobnika oglądałam, chyba u kanał JD na Twitchu, ktoś wrzucał auta na swój kanał i on oglądał na YouTubie. Także pozdrawiam serdecznie. No to ja z kolei widziałem to u Hubsona, kanał Hubson Games. Głównie gość GTA nagrywa i streamuje, ale czasem są wyjątki i w ramach retro streamów właśnie grę związaną z autami streamował. To też fajnie. O, widzę, no, że Flapek z nami jeździ. Pozdrawiamy Flapka. Chyba, że jeszcze mnie nie subskrybuje. A nie wiem, czy subuje, czy nie.
O nie, to ta mapa. Chyba ją pamiętam, nie lubię jej. Bo tu trzeba przejechać na ten drugi lód i... No, ja nie pamiętam, jak tu zrobiłem czasa, a mam 9 lokal. O. Ja nie mogę tam nawet dolecieć. A jak już dolecę, to się przewracam albo żuczkuję, albo spadam z planszy i nie trafiam do mety. No bo tutaj to, wiesz co, to chyba trzeba się obrócić i jakoś z większą prędkością do mety. No właśnie, próbuję z taką większą prędkością z tego napędu jakoś trafić na razie na ten lód. Tam, na tą drugą część. Ale i tak mnie przewraca albo koziołkuje, nie? Ano. Kurde. Kurde. W ogóle coś mi od wczoraj się pierdzieli, bo obraz mi zaczął dziwnie mrugać, jak gram w gry i jest to... nie wiem. No, coś się ewidentnie podziało. Zaktualizowałem nawet sterowniki. I dalej... No dalej dupa, nie? No. Ale to jeszcze nic, bo na tym się nie kończy, nie? O kurde. Bo wyobraź sobie... Mogę robić dosłownie wszystko na kompie. Grać w najbardziej wymagające gry, gadać sobie na Discordzie. Kompletnie nic się nie dzieje. No. Ale gdy dłuższy czas oglądam coś na YouTubie czy na Twitchu, no nie zgadniesz, co się wydarzyło. Wywala cię. Wyskakują mi blue screeny. O kurde. A to faktycznie ciężko, bo blue screeny to jest najgorsza zmora każdego streamera, każdego gracza. I ogólnie każdej osoby, która posiada komputer. No, a najlepsze jest w ogóle to, że podczas gier ani razu mi nie wyskoczył. No. No ja na szczęście mam swój sprzęcik od 4 lat i na razie nic mi nie wyskoczyło i tfu tfu, żeby tak było. No, no to masz sporo szczęścia, nie? No. Ja już nawet sprawdziłem te... memtestem tą pamięć i okazuje się, że wszystko jest dobrze. No, żadnych błędów. Chyba przejedziemy tutaj 4 mapy, czyli te 2 plus 2 inne, bo to są długie mapy niż w tym, nie? Czyli co? Nie, że po prostu mówię, nie? Jak to wcześniej chyba robiliśmy, nie? 4 do 5 map. 4. No. Bo do 5 było chyba w tej Nations Forever. No chyba tak. Kurde, nie przejadę tego. A to jest chyba... No ja też tego nie przejechałem. A to jest chyba model z 2 albo 3, bo chyba widzę, Zygzak nie miał takich płomieni. Więc raczej... A wiesz, że dopiero teraz zwróciłem na to uwagę? No. Ja też zwróciłam i tak mówię, kurde, no coś mi trochę inaczej wygląda. W sensie chyba na 2 albo 3.
Dobra, cóż to za mapę mamy teraz? O kurde. Ma na pewno bardzo skoczną, bo już wyskoczyłam. Dobra, byle dojechać. Dobrze, że ja umiem te drifty takie zrobić. Nawet na ziemi. O. Pomoc driftów się zawsze przyda. No. Bo to nie dość, że nie wyskakujesz z mapy, to jeszcze masz szansę wyskoczyć o wiele lepiej, nie? Jest. Ja robię coś podobnego do Grass Slide'a, nie? No, czaję, o co chodzi. Można to tak nazwać Dirt Slide. No, Dirt Slide, tak. Można to nazwać jak najbardziej. Szkoda, że tak go nie nazwali, nie? Że po prostu na ziemi to jest zwykły drift, a na tym, na trawie to jest Grass Slide, nie? No, ale wiesz, że w sumie nigdy tak nad tym nie rozkminiałem. Zawsze mówiłem Grass Slide, bo w sumie to miałem to kompletnie w dupie. No. O, chyba dolecę. Kurde, prawie, tylko źle skręciło. Oj, prawie. Oj, te zabrudzenia, jakbym widziała z jedynki. Na zygzaku. Że też czasami miał zabrudzenia od ziemi. Więc dzieciństwo się przypomina. A z moją ładą nie ma wspomnień z dzieciństwa. Znaczy dlatego wtedy polubiłam też motoryzację, nie? Więc coś tam trochę umiem wyjaśnić. Może nie za dużo, ale na mechanika, ale coś tam. No wiesz, no jak to mówią, no żeby jeździć autem, to nie trzeba być mechanikiem. No jakby to, no, ja znam tylko te podstawowe rzeczy, te najbardziej podstawowe do każdego auta, jak sprawdzenie, czy tam wszystkie płyny są, czy wszystkie światła działają i to tyle. No, akurat u mnie to jest tak jak masz szybkich i wściekłych, nie? To jest nitro, no. Na przykład, albo jakie modele niektórych samochodów potrafię wyjaśnić, na przykład Ferrari, Carrera, Porsche. Chyba to było Porsche Carrera, ale teraz nie jestem pewna, czy to było tam. Ale potrafię wymienić niektóre marki samochodów, więc to też jest bardzo proste. Co mi tak... Kurde, coś mi tu przycina się. No właśnie mi też tak przycięło trochę. Komuś się jakieś auto wczytywało, czy co? Nie wiem. No bo u mnie wszystko w porządku, dopóki się też nie przycięło. Dziwna sprawa. No. Ej, ale fajny ten zygzak ma te lampy tylne. Bo one się też świecą jak normalny samochód. To w mojej ładzie też się świecą i dzięki temu wiadomo, kiedy
hamuje i... No ja też. No troszeczkę to jest ułatwienie dla innych graczy, które mnie obserwują. Jak ja tu dojechałam pierwsza, a teraz jestem piąta? Ja nie wiem. Chyba ja mam jakąś dobrą technikę. Bo ja jechałam na wprost, tak jak masz ten słup i się odbiłam. No bo to właśnie trzeba się odbić od tego słupa. No tylko teraz nie mogę tego powtórzyć. Ale nie, ten zygzak nawet bardzo mi się podoba. Jest trochę twarzyczka jest taka zbyt milusińska, ale... Tak, to bardzo fajny samochód. No. A powiem szczerze, oglądałem wszystkie części, w tym nawet te bujdy na resorach i... Znaczy, bujdy na resorach trochę mniej, ale wszystkie trzy części, nie wiem czy teraz chyba ma być w następnym roku czwórka. Coś tam zapowiadali, ale... Nie wiem, czy to jest projekt anulowany, czy dalej będzie. Na pewno wiem, że Sonic będzie 3 stycznia następnego roku. A z autami to jest na razie cichosza. No cóż, no pożyjemy, zobaczymy. Bo ja bardzo bym chciała iść na czwartą część auty. To jest takie... No, że nawet zabawne, ale z drugiej strony... życiowe, bo pokazuje, że samochody żyją naszym życiem i też mają swoje problemy, nie? No tak. I to pokazuje, jak człowiek czasami też żyje, nie? Że czasami jest komedia, czasami jest dramat. O, no. Teraz się czuję jak trójca. A najlepsze jest to, że w ogóle takie bajki mają w ogóle... To jest paradoks, ale mają większy przekaz niż nie jeden profesjonalny film. Dokładnie. Ile ja się wychowałam na Kubusiu Puchatku i zawsze się uczyłam od tego, jak można w sensie mieć prawdziwych przyjaciół niż takich zmyślonych, bądź takich, którzy faktycznie zatruwają ci życie, nie? W sensie, jak się takich pozbywać, w sensie ignorować, a mieć swoich prawdziwych, najlepszych. No. Że prawdziwy przyjaciel zawsze ci zaufa, zawsze ci pomoże, zawsze będzie w kontakcie. No i zawsze będzie się trzymać, nie? No. A taki profesjonalny film o przyjaźni to nic cię nie nauczy. No, dokładnie tak. A poza tym to jest też taka nauka z łatwym przekazem dla dziecka, nie? Że jak postępować... No to szczególnie. Jak postępować na przykład w internecie, były takie programy, czy... dla dzieci, czy seriale. No tylko ciekawe, ile z tego faktycznie wyniosą też. Mhm. Oj, za chwilę ostatnia mapa i będziemy kończyć. Bo wiesz, o czym mówię, nie? Bo tutaj co z tego, że będą takie programy, jak tutaj przede wszystkim też o wychowanie i przede wszystkim zainteresowanie chodzi.
No, dokładnie. Kurde, taka skomplikowana plansza, a już ten. Jeden checkpoint, a taka skomplikowana, no. No tutaj najlepiej w bandy uderzać. Tak zwany wallbang. No właśnie próbuję i nie wychodzi mi to. Chyba, że spróbuję się napędzić i w tą... Nie. Próbowałam. A, że tak. Okej. Tylko nie w tą stronę pojechałam. Aha, bo to można jechać w różne strony. Tak, bo to wiesz, jak wygodnie, tak można jechać. Aha, nie dojechałam tam, gdzie chciałam. Spróbuję tu, ale... Nie, to skręci tutaj. Dobra. Dobra, to już wiem, gdzie teraz skręcić. W tą drugą bandę i od razu do mety. Aha, bo jeszcze tutaj jest, no co za... Tak, bo jest antyprzyspieszacz. No. Kurde! Nie wjechałam tak, jak chciałam. No, faktycznie. Trzeba mieć naprawdę dobre przyspieszenie i dobry kąt. Spróbujmy. Aha, pojadę teraz tyłem. No dobra, jestem. O, chyba że... Czekaj. Dobra. Chyba pojadę swoim na razie tempem i spróbuję uderzyć. Okej, okay, jest. Nie! Kurde. Czekaj, ja cię tutaj poobserwuję trochę. Kurde, nie w tą stronę. Miałam uderzyć w bandę. Kurde, nie to. Bo uderzam w te i próbuję. Mogę ci podpowiedzieć? No. Możesz zawsze, jak już będziesz przy mecie, to możesz jechać po tym zielonym. A, dobra. Kurde, teraz... Wtedy antyprzyspieszacz cię nie złapie, nie? No, to będzie trudne, ale spróbujemy. Ale dopiero jak już będziesz na tej trasie przy mecie. Na razie to spróbujmy dojechać do tej mety, bo... Jak na razie to mi nie wychodzi teraz. No właśnie zauważyłem, że ci nie wychodzi. Bo wszędzie, gdzie jadę, to muszę albo się cofać, albo uderzać w ściany jeszcze raz. No, teraz to mi się kompletnie nie udało. No. Za wcześnie chyba tutaj. Kurde, i teraz... O, dobrze, dobrze. Jedź tak, jak powinno. Dobra, poczekaj, to próbuję wjechać na ten, ale i tak mnie przy ten antyprzyspieszacz. I chyba nie dojadę. I chyba koniec. Bo już widzę, że... No. Także ja wam podziękuję. Widzę, że już mamy chyba no, ponad 20 minut odcinka. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanko. Komentujcie, słuchajcie, jak wam się ten zygzak podobał, bo dla mnie jest genialny. No i widzimy się za tydzień w następnym odcinku. Zobaczymy, co się wymyśli, czy Trackmania Nations Forever, czy Trackmania 2 Stadium. Także do zobaczenia, trzymajcie się i można się żegnać. Pa!
No cześć.